O krok od tragedii na autostradzie A1. Piętrowy autobus z Ukrainy z ponad 30 pasażerów uderzył w tył przyczepy ciągnika cyrkowego. Zdarzenie miało miejsce na A1 w pobliżu Szczejkowic na jezdni w kierunku Pyrzowic. W pierwszej przyczepie znajdowały się zwierzęta cyrkowe. 6 wielbłądów, 3 lamy, kucyki oraz koń. Ciągnik jechał pasem awaryjnym. Jako pojazd wolnobieżny w ogóle nie powinien poruszać się autostradą. Jego kierowcy zostało zabrane prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu. Kierowca autokaru dostał 500-złotowy mandat. Na szczęście w groźnie wyglądającej kolizji nikt nie ucierpiał.